kapłani i osoby życia konsekrowanego, szanowni przedstawiciele władzy z panią konsul generalną na czele, umiłowani bracia i siostry. Uroczystość dzisiejsza rodzi w nas pytania. Ciekawe, jak tam jest tym, których dzisiaj wspominamy i czy są szczęśliwi. Zastanawiamy się, czym się jeszcze przejmują, a od czego są już wolni. Czy coś czują, czy myślą o nas i pamiętają, czy nas widzą, czy czymkolwiek się martwią. Najczęściej udzielaną odpowiedzią na te pytania jest twierdzenie, że nie wiadomo, jak im jest, a dowiemy się tego, gdy sami tam będziemy. I trochę racji w tym jest, bo tak do końca nie wiemy, jak jest po drugiej stronie. Jednak zagłębiając się w naukę Kościoła, to znajdujemy trochę wiadomości na ten temat. Gromadząc się w tym szczególnym dla nas miejscu, przyjrzyjmy się więc w skrócie nauce Kościoła na temat rzeczy ostatecznych. Na pytanie, jak im tam jest i czy są szczęśliwi, najkrócej na to pytanie można odpowiedzieć w ten sposób. Jest im tam tak, jak nam było z nimi tutaj na ziemi. Są na tyle szczęśliwi, na ile potrafili uszczęśliwiać tych, z którymi na ziemi się spotykali. Czas po śmierci jest bowiem w pewien sposób zasłużoną i sprawiedliwą nagrodą za wszystko, co nazywamy dobrem życia. Wielkość tej nagrody liczy się jednak trochę inaczej niż na ziemi. Nie zależy ona bowiem od czasu pracy, od zajmowanego stanowiska czy zdobytego bogactwa materialnego. Z tamtej strony liczy się wielkość dobrych uczynków, które udało się zgromadzić podczas ziemskiego życia. Zatem zależnie od tego, jak duży jest ten dorobek dobra, po śmierci możemy się znaleźć w jednej z trzech rzeczywistości. Pierwsza z nich to niebo. Tam swoje miejsce odnaleźli ci wszyscy, których Kościół oficjalnie i uroczyście ogłosił świętymi i błogosławionymi, co do których mamy pewność, że oni tam są. Wierzymy jednak, że nie tylko oni są szczęśliwymi i błogosławionymi. Te wszystkie osoby, których świętość została przez Kościół uroczyście potwierdzona, to tylko przykłady, wzory dane nam do naśladowania. Obok nich w niebie jest też rzesza świętych, którzy swoim życiem na ziemi pokazali, że chcą iść do nieba, którzy swoje grzechy odpokutowali już w czyśćcu i tak naprawdę to oni wszyscy mają dziś swoje święto, swoje liturgiczne wspomnienie. Idąc dalej, szukamy odpowiedzi na pytanie, a jak im tam jest? Tego nie wiemy, ale wiemy coś ważniejszego. Wiemy, że przebywanie w niebie to największe szczęście, jakie może spotkać człowieka po śmierci. Szczęście, za które gdybyśmy je znali już teraz, każdy bez wahania oddałby wszystko. Zatem z czym porównać niebo? Nie ma słów, które by w pełni oddały tę rzeczywistość. Niebo jest trochę jak spotkanie rodziców z ukochanym dzieckiem, które wróciło po długiej nieobecności do rodzinnego domu. Bóg cieszy się, jak ci stęsknieni rodzice widzący powracające swoje dziecko. A my jak dziecko, które wreszcie może przytulić się i odpocząć,
tylko tym razem nie w ramionach rodziców, ale w ramionach kochającego Boga. Czując Jego uścisk, porusza się serce i nie liczy się już nic innego. Żaden problem, kłopot, choroba czy lęk. Jezus jest już tylko wieczne odpoczywanie w ramionach Boga, świętych i błogosławionych osób, pośród których mamy nadzieję odnaleźć naszych rodziców, krewnych i przyjaciół. I kolejne pytanie, z jakim zatrzymujemy się dzisiaj, to czy ci zatopieni w tych ramionach pamiętają o nas? Czy myślą o tych, którzy zostali na ziemi? Jest jedna odpowiedź. Oczywiście, że tak. Wierzymy przecież w świętych obcowanie, a więc duchową łączność między nami i nimi. Wierzymy, więc modlimy się do świętych ogłoszonych przez Kościół, by nam pomagali. Pragną dla nas dobra, ponieważ ono jest w niebie, ponieważ doświadczają go i rozumieją znaczenie miłości, jak nikt z nas na ziemi, gdyż widzą Boga, który jest miłością. Zatem rzeczywistość nieba napełnia nas ogromną nadzieją i odwagą, abyśmy i my się tam znaleźli. Drogi, jeszcze insze miejsce dla tych, komu jeszcze nie dano perubowaty w krainie pełnego szczęścia. Wierzymy, że oni znajdują się w czystlewiści. To miejsce jest przepełnione nadzieją, adże czystlewiści jest jedyna i prawa droga do nieba. Zgodnie z wierą i nauką Cerkwy, do czystlewiści popadają ci pomerli, jaki w prodołż swojego życia czynili dobre dzieła, ale czasem bywało i tak, że zabrudniowali ręce i serce złom. Przed tym, jak uwijty na niebesną trapezu, muszą zmyty to zło. Mieszkańcy czystlewiści to ci, jaki wyczuwają wielką duchu za niebem i nie mogą doczekać się momentu, kiedy Bóg przytuli ich do swojego serca. A my możemy im pomóc. Możemy przyspieszyć ten moment przez modlitwę za nich, żertwujący odpust czy świętą mesę w ich namierzeniu. Dopomożemy im, jak oni dopomagają nam, bo współpraca świętych zakładaje także kontakty z duszami w czystelności. Вони допомагатимуть нам своєю молитвою і заступництвом у Бога. Тож пам'ятаймо про душі, які терплять в чистилищі, нашою молитвою відкриваємо їм двері до неба. Крім неба і чистилища, є ще одна можливість перебування у вічності. Хоча маю надію, що ніхто з наших близьких туди не попав. Місце так жахливе, що страшно навіть думати про нього. Тим місцем є пекло, країна вічного засудження. Туди попадають ті, які все життя будували дім зла, які цікавилися власною самозаокоханістю, вдоволенням за всяку ціну. Їхнім терпінням є протилежність до щастя тих, хто знаходиться в небі. Перебування в пеклі пов'язане з докорами сумління і неустанним повторюванням самому собі. Який же ж я не мудрий. І це повторювання навік – без жодної надії на можливість покращення ситуації. Тим, які попали до пекла, ніхто вже не може допомогти, жодна молитва, жоден відпуст. Вони залишаться там назавжди,
це місце вічної трагедії і нещастя. Стоячи сьогодні тут на кладовищі, боюся за тих, які тепер ідуть дорогою зла, адже вони готують для себе трагічну долю. Побоююся, що сьогодні пекло відкрило свої ворота і приймає тих, хто розгортає війни і їх продовжує. Побоююся, що сьогодні до пекла йдуть вороги людей, які прагнуть жити в мирі, свободі та безпеці. Побоююся, що кожна війна збирає жнива у вигляді терпких і гірких плодів зла. Тому вкотре треба закликати про опам'ятання тих, хто не любить людей, а лише свої хворі амбіції. Треба закликати, що злочин Каїна не веде до неба, а до вічного засудження. Кохані браття і сестри, урочистość Wszystkich Świętych warto uświadomić sobie, że zmarli nie mają już wpływu na to, co się z nimi dzieje. Oni mogą się tylko cieszyć wiecznym szczęściem w niebie, tęsknić za otwartymi ramionami Ojca w czyśćcu, bądź cierpieć wieczne potępienie w piekle. Oni nie mają już wyboru. Natomiast my jeszcze mamy. To od nas żyjących na ziemi wciąż zależy, gdzie trafimy po śmierci. Dlatego zróbmy wiele, aby pokój i wolność były bogactwem naszego życia. Abyśmy miłując siebie i innych, mieli w swych dłoniach klucz do nieba. Porzućmy natomiast wszystko, co jest nienawiścią, wojną i przekleństwem, gdyż te przymioty życia otwierają tylko piekło. Mamy więc w naszych własnych dłoniach wybór, czy chcemy być zbawieni, czy potępieni. Wykorzystajmy swoje życie jedno i niepowtarzalne, by zdobyć niebo. Pozwólmy Bogu, by mógł nas zaprosić do szczęśliwej wieczności. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.